nie trzeba płacić OC, mówią nie, nie ma obiadów, nie ma problemu. Ja jako samorząd muszę utrzymać 4 osoby, tak, które pracują na 1/3, no, na pół etatu, przecież nie ma dzieci w szkołach. Kierowcy 3 etaty są autobusów, tak, kierowcy trzeba utrzymać. No co zrobić? No dać im postojowe, zwolnić ich. No najprostszy rachunek ekonomiczny, bo wtedy no, widzę miesięcznie, że mam 30 tysięcy do przodu, tak? Tylko za chwilę myślę, że to wszystko wróci do normy i ja nie mam, nie lubię strat, tak? Ale też, żeby po prostu za chwilę nie było, że jest jakiś produkt, jest coś wytworzone. Też jeśli pan, który przez 3 miesiące jakoś zszedł z tego czynszu, no, no nie wiem dlaczego zszedł, no bo ja bym miał możliwość, że ktoś ode mnie za chwilę będzie wynajmował lokal za 27 tysięcy, a nie za 13 tysięcy, no powiedział, no, no rozchodzimy się, no, 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 no nie mam o czym rozmawiać, dlatego tutaj ja mówię, nie do końca jestem, jest to taka sprawa została na koniec rzucona, taka trudna sprawa, gdzie tutaj jest nas parę osób zostało i tak się po prostu zastanawiam. Nie szacun za to, że pan tutaj z tym pracował, walczył, bo mógł pan jako dyrektor powiedzieć, jestem dyrektorem szpitala i ja chcę szpital, tutaj mnie te dodatkowe sprawy nie obchodzą. Ale pan tutaj pół roku walczył, nie poddawał się pan z tym, szukał oszczędności i mówię i czapki z głów za to, tak? Ale też po prostu jakbym oczekiwał od pana takiej konkretnej wypowiedzi. Rada społeczna, bo my jesteśmy ciałem doradczym, tak? Posłuchajcie, jestem za tym, żeby to zlikwidować, tak? No i my tutaj dyskutujemy, tak lub nie, a tak? No albo po prostu mamy podmiot, który funkcjonuje, gdzie ludzie kupują, tak? I teraz jest kwestia powiedzenia, no likwidujemy, no bo Rada Społeczna wyraziła na to zgodę. No nie wiem, mówię, ja jeśli pan tutaj powiedział do mnie, panie wójcie, tutaj jest tak i tak, moje zdanie jest takie, że trzeba to zlikwidować. Ja mówię, panie dyrektorze, podnoszę rękę, tak? Bo jestem przekonany, ten, a tak to jest tak, no, tutaj trochę nam szkoda, żeby ci klienci odeszli, nie chcemy troszkę podnieść pudełko diety, tak? No ale z drugiej strony, dlatego jest to trudna sprawa, która została na koniec i mówię, no zdrzenia serca po prostu ją ponawiam. To jest moje takie osobiste tutaj na koniec, nie wiem, na koniec trudnego i ciężkiego dnia. Także dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Proszę, czy pani starosta chciała zabrać głos? Odniosę się do tego, co powiedział wójt Adam Sobiecki. Pytanie jest takie, czy macie państwo opinię prawną, czy można dokładać z działalności podstawowej, czyli tej medycznej, do działalności komercyjnej, niemedycznej, czy to, co teraz robimy, jest zwyczajnie zgodne z prawem, bo ja rozumiem, że mamy dylematy, czy tą dietę kontynuować, czy zamknąć, ale w sytuacji, w której dokładamy do niej plus minus 15 do 20 tysięcy miesięcznie, to czy to jest w ogóle zgodne z prawem? To jest pytanie, myślę, do dyrekcji, która z całą pewnością ten temat już zgłębiła. A jeśli nie, no to może, skoro mamy tutaj samorządowców, też bardzo żałuję, że nie ma tu wszystkich członków Rady Społecznej Szpitala, kiedy omawiamy ten temat. Bo jeśli to jest tak istotne z punktu widzenia i edukacji, i prawidłowych nawyków żywieniowych mieszkańców powiatu, którzy korzystają z tej diety. Jest to około 4 tysięcy na około 90 tysięcy mieszkańców powiatu. 4 tysięcy porcji miesięcznie, tak? Tak zrozumiałam ostatnio około. To może z innego budżetu niż budżet szpitala taką dietę należałoby tą stratę finansować. Tak rzucam państwu taki pomysł, bo jeśli chcemy ją utrzymać za wszelką cenę, patrząc przez kolejne miesiące, czy jesteśmy w stanie tę działalność rozwijać, to może właśnie
zastanowić, czy zamiast zabierać z tej działalności podstawowej medycznej, nie znaleźć innych źródeł finansowania. I tu uśmiecham się do panów wójtów, bo pan wójt podniósł problem transportu, ale to jest wasze zadanie własne gminy. Natomiast komercyjna działalność niemedyczna niestety nie jest zadaniem własnym podmiotu leczniczego, jakim jest SPZOS w Płońsku.